Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu ze mną. Tym razem zajmiemy się twierdzeniem o trzech ciągach, które wykorzystywane jest do obliczania granic ciągów liczbowych. Zapraszam. Twierdzenie o trzech ciągach tak jest zbudowane. Jeżeli jesteśmy w stanie wskazać ciąg AN, który jest mniejszy lub równy od BN i ten jest mniejszy lub równy od CN oraz granica tego ciągu AN, jak i tego ciągu CN wynosi to samo, jakieś tam G, to na podstawie właśnie tego twierdzenia o trzech ciągach ja jestem w stanie stwierdzić, że granica tego ciągu, który jest w środku tutaj, czyli tego ciągu BN, oczywiście wszystko przy N zmierzającym do nieskończoności, też wynosi G. Jednym słowem zapamiętaj, jeżeli będziesz w stanie ograniczyć ciąg z obu stron, będziemy to robić teraz na przykładach, jeżeli będziesz w stanie ciąg ograniczyć z obu stron, z jednej strony i z drugiej strony, i jeżeli z obu stron te granice tych ciągów są takie same, wynoszą jakieś G, to jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie tego twierdzenia, że ten ciąg, którego granice mieliśmy wyznaczyć, też granica jego właśnie wynosi G. Ten ciąg jest ograniczony właśnie tą naszą granicą G. Twierdzenie, które bardzo przydaje się do wyznaczania granic niektórych ciągów, zobaczysz zaraz jakich, bardzo się przydaje, bo ułatwia nam pracę, poprzez pewne ograniczenia. Więc zapraszam do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Jako pierwszą granicę będziemy liczyć granicę ciągu AN postaci. Pierwiastek n tego stopnia z 4 do potęgi n dodać 7 do potęgi n. Na początek pragnę pewną rzecz tutaj Tobie zapisać, żebyś zapamiętał, że granica przy n zmierzającym do nieskończoności z takiego ciągu postaci pierwiastek n tego stopnia z a, gdzie to a jest oczywiście liczbą dodatnią, zapamiętaj, że taka granica wynosi zawsze 1. Do zapamiętania. To łatwo wydedukować. Dlaczego? Dlatego, że pierwiastek n tego stopnia z a ja mogłabym zapisać jako a do potęgi 1 n. I teraz, jeżeli n ucieka w nieskończoność, to to ucieka do zera, a a do zerowej to jest zawsze 1, prawda? A tym bardziej jak a tutaj mamy dodatnie, więc to jest z 1, więc łatwo to też wydedukować, ale warto zapamiętać od razu, że taka granica to jest 1. No więc teraz tak. Będziemy to chcieli zrobić za pomocą twierdzenia o trzech ciągach, żeby pokazać Ci zastosowanie tego twierdzenia. Otóż przepiszę sobie samo wnętrze pierwiastka i będę chciała z jednej i z drugiej strony to wnętrze tego naszego pierwiastka n tego stopnia, prawda, ograniczyć. Czyli od czego na pewno jest większe to wyrażenie 4 do n tej dodać 7 do n tej. Oczywiście, że jest większe od 4 do n tej, ale jest też to większe ze względu na to, że to jest suma od 7 do n tej. Zapamiętaj, wybieramy większą z tych potęg, czyli na pewno jest większe od 7 do n tej. Natomiast teraz od czego to jest mniejsze? No lub równe piszemy, bo tak jest w twierdzeniu, prawda? Od czego to jest mniejsze? To jest mniejsze od tego, gdybym ja to 4 do n, które jest mniejsze od 7 do n, zastąpiła 7 do n. Czyli popatrz, jak ja zamiast 4 do n napiszę 7 do n, a to zostawię bez zmian, no myślę, że się ze mną zgodzisz, że to jest mniejsze od tego. Więc ja jeszcze raz to przepiszę, żeby tutaj tylko pewną rzecz zauważyć, że 7 do n dodać 7 do n, to mamy 2 razy 7 do n. I teraz obustronnie możemy to spierwiastkować n tym stopniem, dlatego że właśnie mi taki jest potrzebny wygląd naszego ciągu. Czyli jak ja to spierwiastkuję n tym stopniem, wszystko, to ja to zapiszę teraz. Jak ja to spierwiastkuję, tak to będzie u mnie wyglądało. I tu mam iloczyn. To ja ten iloczyn sobie osobno spierwiastkuję dwójkę i osobno sobie spierwiastkuję 7 do n, tym oczywiście pierwiastkiem tego stopnia. No to teraz popatrzmy. Pierwiastek n tego stopnia z 7 do n. No w zasadzie mogłabym to wyliczyć, ale nas interesuje tylko zbieganie, prawda? Skoro już ograniczyliśmy sobie ten mój ciąg, prawda? Bo to jest ten mój ciąg, tak jakby ten AN, który był podany w treści. Ja go ograniczyłam z jednej strony, z drugiej. I teraz potrzebuję granicę. Do czego ucieka mi pierwiastek n tego stopnia z 7 do n? W zasadzie mogłabym to po prostu wyliczyć konkretnie. Ucieka to do siódemki.
Teraz, do czego ucieka to? No wiemy, że już do siódemki, prawda? No bo tak jakby to n z tym n się skasuje, wychodzi 7. A teraz na podstawie tego, to co ja tutaj napisałam, pierwiastek n tego stopnia z dwójki, czyli z jakiejkolwiek liczby, w tym wypadku dodatniej, ucieka do jedynki. Czyli 1 razy 7, no to to nam oczywiście ucieka do siódemki. Zatem ten ciąg z jednej strony, mój bo ten ciąg ograniczyłam z dwóch stron. Ta jedna strona ucieka do siódemki, ta druga strona ucieka do siódemki. Zatem ja stąd mogę wywnioskować, że limes przy n zmierzającym do nieskończoności z mojego pierwiastka n tego stopnia z 4 do n tej dodać 7 do n tej też wynosi 7. Na podstawie można dopisać twierdzenia o trzech ciągach. Twierdzenia o trzech ciągach. Mogę stwierdzić, że ta granica właśnie wynosi 7. Tylko pamiętaj, musisz ograniczyć. Czasem młodzież ma z tym problem właśnie, że nie wie, jak ograniczyć. Jeżeli zobaczysz pierwiastek n tego stopnia, to tak sobie powinieneś już skojarzyć, że to właśnie będzie przykład na zastosowanie twierdzenia o trzech ciągach. Nie musisz go stosować w tym przykładzie, ale wygodnie i fajnie zastosować, tak jak ja zrobiłam. Kolejny ciąg, jest to ciąg w postaci AN, to się równa w liczniku cosinus N, a w mianowniku 10N minus 201. No i teraz uwaga, oczywiście, pojawiła się funkcja trygonometryczna cosinus N. Jeżeli zobaczysz funkcję cosinus bądź sinus, od razu powinieneś sobie zaskoczyć, że to będzie wykorzystanie twierdzenia o trzech ciągach. Dlaczego? Dlatego, że zarówno cosinus, jak i sinus to są funkcje ograniczone na zbiorze wartości. Cosinus ma wartości zawsze mniejsze lub równe od 1 i większe lub równe od minus 1. Ja oczywiście nie potrzebuję samego kosinusa. Ja muszę obustronnie podzielić przez 10n minus 201, skoro n ma mi uciekać w nieskończoność. No ma być to liczba naturalna, to na pewno nie muszę pisać założenia, że n jest różne od odpowiedniej tutaj liczby, bo wiadomo, że tak będzie, ze względu na to, że ja mogę tylko i wyłącznie podstawiać liczby naturalne, dodatnie do ciągów, a w ogóle moje n ucieka w nieskończoność. Więc nad założeniem tutaj nie zastanawiamy się. I mam tak, minus 1 podzielone przez 10n minus 201, mniejsze lub równe. Cosinus z n podzielone przez 10n minus 201, mniejsze lub równe 1 podzielone przez 10n minus 201. I teraz uwaga, popatrz, ja mój ciąg, no tutaj mam ten mój ciąg AN, już ograniczyłam. Ja go ograniczyłam poprzez ten ciąg i ten ciąg z jednej i z drugiej strony. Tylko ja muszę się zastanowić, do czego zmierza. Czyli do czego zmierza? Mogę to zapisywać limes, a mogę czołeczką po prostu. Tak wygodnie, szybko, do czego zmierza? Popatrz. Dół zmierza nam oczywiście do nieskończoności przy n, uciekających do nieskończoności, więc minus 1 nad bardzo, bardzo, bardzo dużo, nad nieskończoność, zmierza do zera. Teraz 1 nad bardzo, bardzo, bardzo dużo, nad nieskończoność, też zmierza do zera. Więc teraz ja mogę stwierdzić właśnie na podstawie twierdzenia o trzech ciągach, na mocy twierdzenia o trzech ciągach, bo to trzeba zapisać ładnie, mogę stwierdzić, że z tego twierdzenia, właśnie na jego mocy, mogę stwierdzić, że limes przy n zmierzającym do nieskończoności, można tak na końcu już tak ładnie zapisać, z cosinus n podzielone przez 10n minus 201, po prostu też to limes wynosi 0, czyli nasz ten ciąg wewnętrzny, tak jakby przez dwa ciągi ograniczone, które zmierzają do zera, to ten w środku też będzie zmierzał do zera. Tak jak nam to właśnie mówi twierdzenie o trzech ciągach. Jeżeli wystarczy Ci tych przykładów, które tutaj zrobiłam, to zapraszam Cię na kolejne nasze spotkanie. Jeżeli chciałbyś więcej tych przykładów ze mną poćwiczyć z wykorzystaniem twierdzenia o trzech ciągach, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który możesz znaleźć na stronie internetowej www.aikamat.pl.